zajebałeś właśnie. Co ty mówisz, że się zajebałem? No to masz listę i sobie przeczytaj. A wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalać. A gdzie mam tą listę? Na tacy, malutka lista na kawałku 10 złotych. A jest. Niecałe uśmiech. Okej, okay. Co my tu mamy? Porter żywiec, koniecznie cały. Spoko, Wacław, wielkie dzięki. Okocim porter. Perła mocne? To jest perła mocna, to jasne. Ja chciałem ciemne kupić, ja myślałem, że to jest ciemna perła. Guinness. Raciborskie, kozeł, Irish beer, książęce ciemne. Okej, okay, dobra, to chuj, to bez tej perły, co? Amanda, bo jasne, to jest perła mocna, nie? Tak? A ma... Tak? Sprawdź! No nie wiem. Ty, ale to się odkleja. Dobra, trzymaj. To dobra, to perły mocno dawaj na bok. Dobra, ja zaraz będę kopił te piwa. Okej. Okay. Mamy piweczkę przed sobą, 7 piwek. To to muszę wykreślić. Muszę to tak łapać, żebym nie widział, co jest na dole. Okej. Okay. Kurwa, czy już mogę tego manusa wyłączyć? Ja pierdolę, bo mi złe wspomnienia wracają. Wolę puścić to, co jest następne. Wolfric. To jakiś szczur. Dawaj, przejdź do strony. Co to jest? Free Bastards. Może być. Dobry song request do walenia piwa. Okej. Okay. 7 piw w takim razie. Ja już wam powiem tak, jest jedno takie bardzo puszyste i bardzo dzisiaj nagazowane i mi się wydaje, że to jest Guinness, no nie? Okej, okay. Pierwsze. Nie, ja wezmę to jako pierwsze. Ja tak ustawię. Jedno jest bardzo jasne w stosunku do pozostałych. Jedno jest w ogóle w słoiku piję, bo nie mieliśmy więcej takich liter. To mi się wydaje, że to jest Guinness. Tak, to jest Guinness. Jestem tego kurwa 100% pewny. To jedno jest bardzo jasne. Co tutaj jest z takich jasnych? Z takich jasnych. Porter żywiec, nie okocim porter, perła mocny Guinness. Raciborskie. Nie, to może być kozeł. To jest kozeł. Jest bardzo słodkie. Czyli tak, Guinness, kozeł. Dobra, lecimy dalej. Po okocim porter będzie najmocniejszy. Ten jest turbo ciemny. Mi się wydaje, że to jest to. Jest w ogóle niespieniony. Kurwa, ale dobre jest. To mi się wydaje, że to jest okocim porter. Książęce by jeszcze pasowało. Książęce ma mocną piancie. To będzie to. A wy się w domu się nudzicie. Albo ciężko zapierdalacie, żeby zarobić na chleb. Nie, to jest kurwa porter. To jest jakiś porter, nie wiem jaki. Jest kurewsko mocne. Mi się wydaje, że to jest porter odżywca. To jest bardzo łagodne. O, też czy ja wiem. To jest karmelowe, to jest za słodkie, to jest jak słodzone, to jest... Kolejny dzień, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalać, żeby zarobić na... Gdzie na chłopaki z Anejciki? Wolfric 10 złotych, to teraz spokojnie. Go, dobijamy do Dark Soulsów. Kurwa, nie wiem. Fortuna? Kurwa, właśnie chyba nie ma fortuny, nie kupiłem. To też jest turbo mocne. To są dwa portery. Okej, okay, czyli tak. Guinness i to mówiłem, że co to jest? A może to jest kurwa książęce? To jest to piwo jest bez smaku. To jest Guinness. Mhm. To jest na 100% Guinness. Czuję po nagazowaniu. To bez problemu poznam. To jest jakiś... To jest w chuj mocny, to jest na 100% porter. To też jest porter. Te dwa to są portery. Od razu czuję, bo tego nie lubię. Kurwa no. To jak syrop jakiś smakuje. To jest słodkie w chuj, to piwo jest niedobre.
Kolejny dzień, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalacie, żeby zarobić na chleb. Inny streamer 10 zł. Dziena. Kurwa, nie wiem. To piwo jest turbo słodkie, co to może być? Ej, ale tu jest jeszcze... Tu jest jeszcze Irish Beer, którego ja piłem dzisiaj wcześniej. Może to jest Irish? Irish na pewno nie jest taki słodki. Kurwa, ej, ja mam ten. Ja wiem, co sobie przyniosę. Imbir marynowany. To do tej stinku to jest dobre. Uwaga. Puszczam kolejnego requesta. Ja pierdolę, ciężko. Co to był? To był Jamal. Odśpiesz revenue history. Był Jamal. Jamal. Jeszcze to. No to dawaj go, jeszcze to. Okej. Które jest mocniejsze? Dobra. Okosim. Porter. Żywiec Porter. Strzelam. Zostały mi trzy. Kurwa, ale to... Mi się wydaje, że to jest księżęce, że ono jest jaśniejsze. To jest książęce. Co to kurwa jest? Kolejny dzień, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalacie, żeby zarobić na chleb. Ci peska o 10 zł. Jednego za stare czasy. PS Janusz z cebuli topała. Ciena cipską. To jest słodkie do pożygu. To jest piwo, którego ja nie pijam. Raciborskie. Kolejny dzień, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalacie, żeby zarobić na chleb. Ormal 10 zł. Panie Mateuszu, dlaczego rozlałeś pan całe 2 litry Coca-Coli? Koniecznie całe, 10 godzin, okej. Całe się to panu wygazuje zaraz. Uważam, że zachował się pan rozważnie. Pozdrawiam cieplutko. Ściskam. Pozdrawiam, oczywiście dzięki. Wszystkie najlepszego, uśmiech. Dziękuję bardzo za życzonkę. Takie w donacie to są zawsze najlepsze. Okej. Okay. Co zostało? A czy ja kozeła dałem? Jakie dałem? Guinness? Książęce? Tak? Nie, to jest... Kurwa. To są portery. To jest raciborskie.
To jest raciborskie. Teraz Irisha trzeba znaleźć. Ten jest bardzo słodki. Ty, no nie wiem. Kurwa, ten też. Jaka jest kolejność? Tu co dałem? Może mi to ktoś napisać? Guinness, książęce, porter, raciborskie. I teraz muszę odnaleźć kozeła i Irisha. Może ułóż je w takiej kolejności, jak masz na liście. Co? Może ułóż je w takiej kolejności, jak masz na liście, żebyś się nie zajebał. Może faktycznie, no, je ułożę w takiej kolejności, jak mam na liście. Czyli tak, Guinness czwarty by był. Guinness był czwarty. Okocim, porter i żywiec, to są dwa te. Okej. Okay. Perło mocne, to nie ma, to tu puste zostawiamy. Raciborskie, piąte. Książęc ostatni i tu mamy dwa sloty. Okej, okay, dobrze mam to powiedziała. To jest kozeł. Kozeł. I ten będzie bardziej gorzki i to będzie Irish. Mhm. Dobra, jechana. I tylko teraz te dwa portery. Mocniejszy to będzie okocim. Kurwa, ten jest tak niedobry. Kolejny dzień, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalać, okay, żeby zarobić na chleb. Mam, dane, zrobione. 10 zł. Jeszcze ten rafon. Dzięki. Dobra, przechodzimy do kolejnego i zaraz sprawdzamy, ile mi się udało rozpoznać. Poproszę o obstawionkę na czacie. Peroni Ferrari, ona by tak chciała. Co to kurwa jest? Wiedziałem, że wy będziecie jakieś gówno wysyłać. 52 miliony? Co to kurwa jest za jakieś disco polo? Nie. Wszystkie myślicie, że zgadnę? 3? Max 2? Dobra, pierwszy obstawiłem porter żywiec. Okocim, mistrzowski porter. Czyli je pomyliłem. A tu będzie żywiec. Żywiec porter. No dobra. Czyli ten mówiłem, że jest kurwa niedobry. Czyli żywiec porter jest chujowy, okocimski jest lepszy. Dalej, Guinness. To jestem pewny. Guinness. Guinness przepyszny. Raciborskie. Było mega słodkie. To piwo, co jest tutaj, to jest najgorsze ciemne piwo. Raciborskie. Essa. Kolejno obstawiłem kozeł. Książęce ciemne. Kurwa. Niedobre to jest. To piwo jest kurwa niedobre. Okej, okay, kolejny Irish Beer. Irish Beer. Zajebiście. I kolejny kozeł. A ja tu dałem książęce. Czyli pomyliłem tak. Pomyliłem te dwa piwa i te dwa piwa tylko ze sobą, ale wiedziałem, że są obok. Więc trafiłem trzy w takim razie, ale te dwa byłem pewny. W sensie wiedziałem, że to jest to piwo tylko na odwrót, nie? Nie wiedziałem, które z którym będzie szło. Ja pierdolę, no dlaczego? Dlaczego ja kurwa nic nie trafiłem? A kurwa, jedna psa! 3 na 7 jest progres, ale kurwa, jest progres taki, że ja wiedziałem, że to są portery i je bez problemu odróżniłem, tylko nie wiedziałem, który to będzie który, bo żadnego nie piję. I tutaj te dwa też. To które jest to takie jasne? Jest jedno, które jest bardzo jasne. Kozeł. Kozeł jest kurwa czerwony aż taki. Dobra, zadowolony jestem. To mi się podoba. Tylko to jest kurwa tak, że wiesz, nie trafisz jednego, to od razu dwa punkty tracisz. To co, teraz powinien być stream z siedzenia i czytania donate'ów do momentu Dark Soulsów na macie do tańczenia, nie? I
kopsowania tego i z kopsowania piweczka, no nie? Jest progres 3/7, alkoholizm progresuje. No właśnie niestety kurwa tak. Ile to trwa, bo już mam dość tego kurwa kawałka.